Mam. Oho, złowiłeś? Mam. Trzecia ryba, ja nie wierzę, Dawid. No masz branie, chłopie, masz branie. Ale chyba nawet na. Powiem wam tak. Idź na całość! Idź na całość! Ale chcecie zobaczyć najładniejszą roślinę ostatniego miesiąca? Proszę bardzo. Ja wam pokażę. O Boże, tyle się cieszę, że kebaby niesie. Dziwny element. Piąty element. Najpierw wyczyścimy kamerę. Jezus Maria! Są momenty, w których jest korzystnie, jak jest brudna. Hej, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną grę kolorami. Wyjęłam taki talerz na przystawki. To jest ręka Fatimy. Nie podniosę, dlatego że on ma tutaj wyciągane te elementy. Ja go widzę na ścianie. No, ja go widzę na ścianie. Chociaż na ścianie to ja go widzę właśnie, jak on ma włożone te elementy, ale nie będę tego przyklejać, bo później, gdybym chciał to rzeczywiście ściągnąć ze ściany i zacząć jedzenie podawać gościom, to jest kolorystyka, którą widzę na ścianie. Fakt, że rzeczywiście to jest ładne, ale powiem wam, że do podawania tak... To jest takie małe gówno. No patrzcie, no co tu? Cztery oliwki, trzy korniszony, trochę humusu. Tu można by było. Użarło mnie coś. Tu można by było też to ładnie wykorzystać. No nie używam tego. I bardziej bym używała to, a to jest przepiękne i ja to widzę właśnie na ścianie u mnie w sypialni, tą rękę. Ręka Fatimy. Ja to już kilka lat temu kupiłam. Jak znajdę, to wrzucę wam w informacji pod filmem. Sobie zobaczcie, że są ładne niebieskie. I jeszcze są zielone, żółte. Nie no, bez przesady. To jest w zupełności, moim zdaniem, git majonez. Git majonez. Zróbmy sobie pudzle. O. Widzę z tego dwa obrazki. Jeden taki, a drugi to skleić ze sobą na czymś i ten będzie jeszcze ładniejszy od tamtego. Kuźma, jestem genialna. Mam, ja to chyba w Rossmanie kupiłam? Czy gdzie to ja kupiłam? Chyba w Rossmanie, ale znam, że to przecież jest dostępne wszędzie. I to jest zielona herbata Moroccan Mint. Ja w tym okresie, Jezu, wiecie jak ja kocham miętę? Ja co roku, jak jest ten okres, ja ze dwie mięty dziennie sobie wypijam. Takie świeże, zerwane. Mamy tutaj miętę posadzoną. I moja teściowa była ukraść od sąsiadów, bo oni mają inną odmianę mięty. Jezus, oni mają taką odmianę mięty, no ja nie wiem, ja się nie znam na odmianach mięty. Pewnie jest 5000 odmian. Ale oni mają taką miętę, że ona tak w dotyku jest taka milutka. Jak się ją dotknie, to tak może by było siedzieć i kiziać i miziać. I jak ją wąchacie tak na świeżo, to macie wrażenie, jakby ona była właśnie z cytryną. Tak leciutko, leciutko z cytryną. Jak ją zalejecie wodą, to pachnie jak guma Orbit. Taka przepiękna guma Orbit. I ja właśnie uwielbiam miętę w tym okresie. Naprawdę świeża mięta to jest coś wspaniałego. Albo parzę sobie zwykłą, samą, albo z herbatą. A tutaj jest Moroccan Mint, zielona. Też uwielbiam i powiem wam, że ja... Dawid coś niesie. Co on niesie? Co on niesie? Co stary tu niesie? No może i większość z was będzie ciekawa, co on niósł. Przedłużacz. To jest ten brakujący element. Ja czasami też jestem jak taki element, nie? Dziwny element. Piąty element. Powiem wam tak. Idź na całość! Idź na całość! Miało być to co innego, ale wybrałam... No też rozmiar doniczki jest dla mnie ważny.
aby to zrobić na to. No mówię wam, jestem tak wkręcona w ten styl tych kolorów w pomieszczeniu. Jezus, ja nie pamiętam, kiedy jakiś styl mnie tak zauroczył, pochłonął, tak żebym chciała w niego iść w 100%. Ale jedno wiem na pewno, na chwilę obecną, bo ja nie wiem jak będzie za kilka lat, bo to jest normalne, że nam się gusta zmieniają. Każdy ma inny gust i to jest normalne. Ja wchodząc do was do domu, jakieś pomieszczenie też mi się może totalnie nie podobać, tak samo jest u was, w moją stronę. A najważniejsze jest to, aby danej osobie, która coś robi, coś urządza, było w tym dobrze, nie? No, zobaczymy jak ten kolor będzie wyglądał, jak się go tak psiknie. Chciałam coś, żeby było bardziej pomarańczowe, ale nie było. Wiecie, jak byłam u pana Jurka, nie? Ale on ma szpreje kolorowe i taki mnie zauroczył. I stwierdziłam, że go spróbuję. To akurat nie jest takie złe posunięcie, no bo gdyby coś poszło nie tak, albo nie wiem, za jakiś czas, no rzeczywiście ta moda też mi wyjdzie z głowy i nie będę chciała już mieć tych kolorów, no to wezmę. Znowu sobie szprej kupię w innym kolorze. Trochę krzywo, ale chyba damy radę. Właśnie podlewałam sam, a tego jeszcze muszę ściągnąć, bo ja go podlewam od dołu. Muszę go ściągnąć i podlać. Chciałam nawiązać do tego, że mając dużo roślin, nie? To ja wam powiem, że jestem na etapie, nie to, że mi się znudziło, nie, nikt tego nie usłyszy, nie, nie, nie. Cały czas mam taką fazę, jaką miałam. I czy jakieś tam rośliny nowe sobie kupię? No to jakby chorego się pytać. Oczywiście, że na pewno coś sobie kupię. Ale jestem na etapie takim, że mam rośliny, nad którymi nie muszę tak skokać i lotać. Bo ja sobie tego nie wyobrażam, wiecie? Jakby tak, nie wiem, no codziennie coś trzeba było robić. Raz, że to jest pomieszczenie, w którym jestem codziennie, więc zawsze gdzieś mi tam oko będzie skokało. I jak coś będzie nie tak, no to ja sobie to zauważę. Ale gdybym miała takie rośliny, nad którymi rzeczywiście muszę skokać i lotać dzień w dzień, to ja sobie tego nie wyobrażam. Słuchajcie, tak jak jest na przykład Damian z kanału Zielone Okno. Jak są te filmy, w których on pokazuje wszystkie rośliny w swoim domu, no to ja wam powiem, że dla niego to są wielkie ukłony, bo tam jest co robić. Tam po prostu jest co robić. I nie ukrywajmy, na pewno Damian też sam przyzna, że jest co robić. Ale chcecie zobaczyć najładniejszą roślinę ostatniego miesiąca? Proszę bardzo. Ja wam pokażę. O, już nawet trzeba będzie odkurzyć. Proszę. Najnowsza odmiana. Taka czasami oblatuje, bardzo jesienna, no matko, no może już chodźmy do kosza, no po prostu zdechł. Rozsadziłam sobie Eschinantusa, no i ten się ukorzenił, ale takie rzeczy się zdarzają. No nikt nie jest alfą i omegą i takie rzeczy się po prostu zdarzają. Dobra, nie, chodź, bo ty mi tu nasyfisz. Podsumowując ten fragment filmu, chodzi mi o to, że mam nadal dużo roślin, nadal mnie one interesują, nadal się nimi jaram, nadal nie wyobrażam sobie, nie wiem, likwidować to, ale mam naprawdę takie rośliny, w których nie muszę, wiecie, skokać, lotać, dmuchać, codziennie podlewać. Ja sobie nie wyobrażam tak codziennie, może na emeryturze, jak się dożyję, bo to też kuźwa nigdy nic nie wiadomo w tym życiu, jak już, nie wiem, rzeczywiście człowiek nie będzie miał co robić, to wtedy takie rośliny, żeby tak, nie wiem, codziennie aż do nich doglądać, a teraz to sobie tak nie wyobrażam, nie. Ja mam, ale podobierane mam takie, co rzeczywiście jest git. Dobra, git majonez. Mam nagrać panią Laurę. Wygląda jakby wpadła w takie pyłki od drzewek, bo były psikanie włosów, nie? Powiedz, jaki masz kolor? Ona zobrażona, bo musi poczekać na kebaba. Bo kupi się popcorn, loda i teraz jeszcze kebaba. Cały nos w lodzie jest, nie? I patrzcie, jaka buzia pogryziona od komarów. Pani Lauro. Pani Lauro, a powiedz, kto jeszcze był, z kim miałeś zdjęcie? Kto ci się najbardziej podobał? Co?
Pikachu! I kto jeszcze był? Marshall, Miś Paddington i ten drugi, nie wiem jak się nazywa. No byliśmy tutaj na takim dniu dziecka. Były, wiecie, takie dmuchańce. Byliśmy na lodach teraz i spełniamy swoje kilkumiesięczne zachcianki. No bo z kilka miesięcy nie jedliśmy. Mamy ochotę na kebaba, wiecie? Mamy ochotę na kebaba po prostu. Jak się w niego wgryzę, to go z tą folijką opierdzielę. O Boże, ty jak się cieszę, że kebaby nie się... Ja żałuję, że ja czasami nie mogłam wszystkiego nagrać. Bardzo żałuję. Jezu. Jezus! To jest nasze marzenie, całe trzy. Widzisz, tata miał branie, już nie ma brania. Ale na dzień dobry już zwalczył. Na dzień dobry nie zdążył dobrze wsadzić. Umoczyć nie zdążyłeś. Mam. Oho, złowiłeś? Mam. Trzecia ryba, ja nie wierzę, Dawid. No masz branie, chłopie, masz branie. Ale chyba nawet, co? Nawet, pokaż. Gdzie Paweł? No Paweł poszedł. Paweł, bo ryba jest. Taką dużą mam dosyć, znaczy największa chyba. Nie, dzisiaj. Chyba do wypuszczenia. Nie wiem. Widziałaś, co tata robi? Trzecia ryba. Oszalał. Płynie. Płyniemy? Ciężko mi, płynę. Ciężko mi trochę. Ważka leci, o matko. Ale ładna. To tak. Laura, ciężko mi. Biust mi się wbija w plecy. Znaczy wychodzi mi plecami. Mamo, jak ty sobie nie gada, to ci coś zrobię. Co mi zrobisz? Nic. Chciała. Na głowę tak, bo czekaj. No, daj mi fajkę. Ładnie się uczymy, nie? Daj mi. Odpalić ci? Daj ci, odpalę faję. Dobra, idziesz czy nie? Idziesz? Widziałeś, jak wujek byśmy dostały w oczy? Tak, ja. Ula z Wojtkiem poszli na spacer tam. Chcesz iść? To krzyknij im! Znowu masz branie? Przed państwem kwietniczek. No kurczę! Wygląda to baja bongo i do przodu. No pięknie! Pięknie! Na razie idę w tą kolorystykę. Nie boję się jeszcze, no ale zobaczymy co będzie dalej. Tak sobie myślę, że to wszystko jest jak zwykle robione od dupy strony. Dlaczego? Dlatego, że no jak widzicie, tutaj nawet gniazdko nie jest zamontowane, listwy przypodłogowe nie są zrobione, my nie mamy tu żadnej lampy u góry, mamy żarówkę wkręconą, naprawdę, my tu nie mamy lamp zrobionych. Tak sobie pomału dekoruję tą sypialnię, aż w końcu jak dekoruję całą, to stwierdzę, że już mam dosyć tych kolorów i trzeba przesprayować wszystko od nowa. Myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, zapraszam państwa na jutro, do zobaczenia, cześć. I już mam wizję na kolejne dodatki. Understand that we get one chance.